Bez Sobieskiego ani rusz, mówili kibice po meczu z Turcją. Polacy mieli pecha i braki taktyczne. Nie udało nam się uzyskać bramki z 5 co najmniej pewnych strzałów. Piłka jest okrągła i toczy się szybciej od naszych zawodników. Tak, właśnie szybkości nie dostawało polskim piłkarzom. Turcy wygrali 1-0, choć przy każdej okazji padali na ziemię i wili się z bólu. Była to jedenastka dobrych piłkarzy i aktorów.